Zali jest, trójki za trzy. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Gitcha. Siemanko widzowie, co my dzisiaj lecimy robić? Właśnie lecimy nagrywać teledysk z Jankiem. Tak jak słyszycie, do tej piosenki będzie teledysk. Ale zanim przejdziemy jednak dalej, to chciałem wam przypomnieć o Waifudzie. A dziś jest super akcja, bo rusza premiera Waifuda sernika cytrynowego. Jeżeli dobrze zrozumiałem, limon cheesecake. Bardzo ciekawy smak. Zaraz będziemy otwierać, unboxing robić, próbować. Jestem ciekawy, jak smakuje. I rusza od dziś premiera i jest to edycja limitowana. A zapomniałem wam powiedzieć, bo nie każdy może wie, co to jest Waifud. Waifud jest to posiłek płynie, którym możecie się najeść na dłuższy czas i który jest gotowy. I nie jest to żaden suplement diety, jest to normalny posiłek, nie jest to niezdrowe i nie ma określonego wieku, w którym możecie go pić. Mega polecam, uwaga, próbujemy. I fajne jest to, że po prostu teraz jedziemy, nie zdążyłem zjeść śniadania, mam gotowy posiłeczek. Cytrynkowe, spoko. Spróbuj, Janusz. Kwaśne. No dobra, to mój ulubiony smak. Mega dobre, no. Dobra, tak więc dzisiaj rusza premiera oraz jest ilość limitowana, czyli jeżeli nie zdążycie, to już nie spróbujecie. A teraz miłego oglądania dalszej części odcinka. Dojechaliśmy elegancko, fura świeci jak neon. Janusz wyciąga sprzęt. Daj bo o 11 Dominika na rzęsy leci i muszę wrócić specjalnie. A mamy pół godziny. Patrzcie, tu jest piękny widok mega. Mega fajny, można nagrać telediska. Tam jest taki potężny most, no właśnie wam idę pokazać go. Tam na dole jest taki most. Tam jest jeszcze wieża. Idę Janek zobaczyć, czy wieża otwarta, ty se tu skręcaj. W razie co trzymaj kluczyk, bo idę tam na wieżę zobaczyć. Zakładaj gimbola i baw się. Idę obczaić teren, obwąchać. Przepotężnie tu jest. Najgorsze jest to, że mam lęk wysokości, patrzcie. To jest dosyć wysoko, więc nie jest fajnie. Dobra, idę do Janusza tam zobaczyć, czy już złożył wszystko. Gdzie i most, i tu. Jeszcze fajna miejscówka jest tam dalej, przy rzeczce takiej. Też się ogra. Za patyka masz. Ej, śmieszna historia a propos patyka. Przypomniałeś mi, kiedyś wbijam do Media Expert, po to z 5 lat temu i pani do mnie: to pan jest tym panem, który zamówił patyk za tyle pieniędzy. Tak. No. Teraz jakby wbić za taki droższy patyk. Tutaj sobie kręcimy teledyski. Pięknie jest, ogółem. Ogółem tego, ale ja czasem tekstu nie pamiętam do końca i nie jest łatwo. Ale musimy jeszcze raz, Janusz. Teraz tam, na słodko. Szybka akcja. Tu, gdzieś jeszcze tu. Tu jest skałka fajna, usiądź sobie na skałce, nie? Mieliśmy tam jeszcze przy wodzie tak, nagrać. Tak, to jedźmy już, bo nie ma czasu w ogóle. Ja pierdzielę, wszystko na styk. Tu w ogóle mi się słowa plątały na moście. Tam w ogóle nie pamiętałem tekstu. Tak to jest, jak robicie 15 piosenek w 2 tygodnie i później robicie teledyski do tych 15 piosenek w 3 tygodnie. Janek też nie ogarnia, co tu się odwala. Ale no śmiesznie jest, przygoda. Czyli w miesiąc zrobimy praktycznie całą płytę z produkcją, z teledyskami, ze wszystkim. To jest chore, ale naprawdę fajne piosenki wyszły. PG zrobił taką robotę też tym mix masteringiem. Janek, mam nadzieję, że zrobi w teledyskach robotę. Nowy hip hop, nowy skok na marzenia, więc wyjdź stąd. Spoko tu wygląda to. Zajebiście. Ale ze mnie kretyn, zostawiłem aparat na supie, jak nagrywaliśmy na tym... Tu, nagrywaliśmy. Zostawiłem normalnie aparat, pojechałem do domu. Już drugi raz, na szczęście nikt nie zajumał. Ja pierdzielę, pieprzę to. Nigdzie już nie kładę aparatu, chyba że na statywie, to nie zapomnę. Dobra, jadę do domu, bo się zdenerwowałem teraz, masakra. I co, gdzie była? Został tam. No bardzo śmieszne. Ja może już ten rybak nagrywał tego rybaka, może on coś podejrzewał, że go nagrywamy, czy coś. Serio? Tak. A cały czas tak zwrócone. Masakra. Opiekunką, nianiom, kamerzystom, montażystom, wszystkim. Można, można. Można. Wielozadaniowość to moja specjalność. Janusz, do usług. Janusz ma już swoje stanowisko tam. A gdzie masz skarpetki? Czemu ściągnęłeś?
Dawaj skarpetki, w tej chwili. W tej chwili. Jaki to jest dziad, ściąga cały czas skarpety. Lata boso. Idziemy się bawić. Chcesz się bawić? Nie. To ho. Let's go! Ja też się trochę pobawię. A wczoraj tu teledy skręciliśmy w zabawkach. Tato tak leżał i śpiewał. Tego nie było na filmie. Co to za ogór? Pato, to jest dinozaur. I damy mu ogóra. Daj mu ogóra! Nie. Daj mu ogóra! Haha, ogóra jeb. Ogór! Mam ogór! Ty nie jest ogóra, to zabawkowy. A patrzcie, w ogóle Maksiu ma parapet. Masz parapet? Pochwal się parapetem swoim. Powiedz, to jest mój parapet. Powiedz, to jest mój parapet. Gdzie masz swój parapet? Powiedz, to mój parapet? Mój patek. Patek. Tu jest Maksia nowy. Perepeterere. Przyszła księżniczka z rzęs. Dlaczego tutaj nie jest ten? No. Dzień dobry. Donka, co to za chłop? Jaki chłop? Ten, co ci rzęsy robił? Sylwian? Sylwian magnezu? Co to? Hej. No. U Sylwiana byłaś? Co u ciebie jest ciotko? Ciotka idzie. Ciotka idzie. Raz, dwa, trzy, ciotka patrzy! Uciekaj! Taty się chowasz? Tatę też zjem. Dawaj to wziął hol! Gili, gili. No i ciotka ucieka. Gdzie masz gili, gili? Złap ciotkę, dawaj! Berek! Poszedł, szybciej ściekli, uaaa! Wystartował. Nocna jazda, korwety, szyby. A, pokaż mi ten urywek. To pokaż, jest krople deszczu. Słuchawki, żeby było. Krople deszczu na tle pięknej V10 w Audi. Pokaż od początku, od początku. Nie, bo to na początku jeszcze nie jest skończone, ale wytłumaczę. Nieważne. Będzie takie przejście, taka maska elegancka. Będzie elegancko, to? Tak. U, korwetta jest. I to już! Tak, i to już! Koniec teledysku! Fajna nuta była. Ej, mi przez te słuchawki przebija się muzyka. A, B, C, D, E, F. Trzeba mieć tak jak Pegę. Tak. I wyciszenie. Wygłuszenie, Pegę jak mi włączył ostatnio, ma takie słuchawki, nie wiem, za trzy koła jakieś Apula. Jak mi włączył takie wyciszenie, nic z zewnątrz nie słyszałem i nagle włączył i tak... Tak było. Dobra, koniec biegania. Ooo, niania roku trafia! Tato nie może... Co, Janka wybrałeś zamiast taty? I co? To ja nie będę twoim tatą już. Ja sobie innego Maksia znajdę, okej. Ty. Chodź, weźmiemy z tatą, pogramy. Ja nie mogę grać. Dawaj, teraz ja rzucę. To pokaż jak rzucasz, umiesz? Dobry wsadzi. NBA, patera tato jaki rzut zrobi, poka. Ty nagrywaj, Max nagrywa. Czekaj, tu trzymasz, dobra? I odsuń się do tyłu musisz się odsunąć. Trzymasz kamerę? Tak. Dobra, ja rzucam. Tu nagrywaj tatę. Ja jestem do góry. Nagrywasz? Rzucam. Teraz tam. Musisz tak za piłką lecieć. No ale dobrze, dobrze było. Twoja pierwsza nagrywka. Znaczy nie, no już robiłeś, ale z GoPro. Dobra, Maksiu robi rzut, ale stamtąd. Tam musisz stanąć. Dobra, dawaj rzut! Ło! Yeah! To było podanie. Jeszcze raz. Za dalej, za blisko. Halo. Dalej. Kanał może być odzyskany. Może się uda dom. Napisali, że... Jak co to nowy, jest stłucz zapas... Doncia zapasowe. I będziesz miała na przyszłość, jak ci jeszcze raz zabiorą, jak wejdziesz w jakiś link do dupy. Jak coś idę do domu, tylko ja balkonem wychodzę zazwyczaj. Elo! Cześć! Pa! Love me like Stycznio you mam. Love me like you too. Doncia, mi też daj buzik. Kiss or slap. Nie, bo mi walniesz. Ale to ty mi. Teraz ja. Kiss or slap, daj. No i spadek. Teraz nie dostaniesz nic. Jedziemy do PG. I przy okazji obok nagrać teledysk, bo tam fajna miejscowa jest. Ała. Dobra, ogólnie pada. Ale ponagrywaliśmy coś. Byłem u PG nawet nagrać piosenkę. Więc coś tam się udało. A w jutrzejszym odcinku zobaczycie, jak Dominika nagrywa w studiu pierwszy raz będzie. Bo będziemy mieli wspólną piosenkę na płycie. Więc ciekawie, ciekawie. Myślę, że fajnie to wyjdzie. Lecimy jutro tworzyć z Dominiką. Ja już nagrałem dzisiaj, co miałem nagrać. A Dominika dogra się po prostu jutro już. Żeby szybciej nam to zajęło. Ciekawe, jak jej to wyjdzie. Jestem mega ciekaw. Dominika w studiu. Rzucamy może? Buu! Pa, są dwie! Rzucam do kosza tego. Dawaj kosza weźmiemy. To dawaj ten. Zrobimy kosza. Robimy najlepszy rzut. Tu jest! Ten lepszy. Z Jankiem się tak rzucał. Ten lepszy, nie? Zielony lepszy, poczekaj.
Uwaga! A musimy szklanki wynieść i to wyrzucić. Chodź, wyrzucimy to i będziemy się bawić. Wyrzuć tą brzoskwinkę, bo to twoja. No to to weź. Coś musisz wziąć, bo jak nie weźmiesz, to się nie bawię. Dobra, idziemy wyrzucić ładnie. Elegancko i możemy rzuty robić. A skąd rzucasz? Tam! Tam rzucasz? Ło, prawie trafiłeś. Ajajajaj! Oj wariacie, ajajajaj. Rzut stąd. Dawaj. Aj! Ja trafiłem. Dawaj, just do it. Stąd. Dawaj, no. Do kosza. Dawaj. Ło! Piona! Piątki, piątki! Puh! Brawo! To będzie trudno. Dawaj, no rzucaj. Ło! 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 Piona! Dobrze jesteśmy. Jeszcze raz? Tak. Teraz najdalszy rzut robimy na świecie. Stąd rzucisz? Mocno, z całych sił, dawaj. Wow, za daleko. O, z bomby. Teraz Max się musi trafić, dawaj. Będziesz koszykarz? Aj. Oj. Raz, dwa, trzy. Oj. Max trafił, a tata nie. Za dwie, z trójki, za trzy. Wow. Aj, jeszcze raz musimy. Dawaj, raz, dwa, trzy. Ajajaj. Tak samo, ajajaj. Tak samo. Tak samo? Tak samo. Dobra, dawaj rzut, pokaż jak rzucasz. Uuu, mocno. Dobra widzowie, kończymy już ten film. Taki trochę zwariowany. Wow! Taki trochę zwariowany, szalony dzień. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subika i oglądajcie kolejne i poprzednie filmy. Elo! Mamy ten luz, mamy ten plus. Wypiłem trochę, lubię się tak czuć. W szklance na full, mam nie tylko lód. Ona jest dla mnie jak dla misia miód. Malina, ona się dla mnie wygina. Znów przegina. Niczego po mnie nie widać.